Siema, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w War Thunder. Dla przypomnienia powiem, że jeżeli ktoś chce się zarejestrować do gry z mojego linku referencyjnego, może to zrobić korzystając z linku podanego w opisie pod filmem. No i logując się dzisiaj do War Thunder, właśnie zaskoczył mnie taki widok. To jest dosyć fajny prezent od ekipy tam z Gaijing, tak? Entertainment. Miesiąc grania, nagroda za miesiąc gry, nagroda 100 tysięcy srebrnych lwów, tak? 100 tysięcy? Tak, 5-0. I 500 tysięcy XP, tak? Czyli expa tak zwanego. Tylko nie wiem, jak to przydzieliło, prawdę mówiąc, czy to na załogę poszło, czy gdzie ten exp poszedł ogólnie. Na profil chyba nie. Nie, ale okej. Tak sobie patrzę na statystyki, dawno ich nie przeglądałem. Czas gry, myśliwiec, 8 godzin. Czas gry, bombowiec, godzinę ileś. Samolot szturmowy, prawie godzina. Zniszczone cele powietrzne, 94. Naziemne, 382. Zwycięstwo, jest coś takiego... Zwycięstwo, 55, o, dobrze, nie ma porażek. Okej. Widzę, że tutaj chyba jakiś exp był na ten, na nasze samolociki, ponieważ mam tutaj do rozdania punkty, ale dobra, mniejsza z tym. Dzisiaj, czym zagramy sobie dzisiaj? Amerykańskie? Tak myślę, właśnie amerykańskie i japońskie, powiedzmy, będzie to nawiązanie do wojny na Pacyfiku, gdzie Ameryka walczyła tam z Japonią w trakcie II wojny światowej i pod koniec głównie. No tak, żeby takie przeciwności, powiedzmy, tutaj sobie powalczyły. Walczymy na czwartych, piątych poziomach, mając jedną czwórkę, dwie trójki, albo nie, nawet jedną chyba trójkę i dwie dwójki, tak? Czyli dosyć słabo może być. Dobra. Czekamy. Zobaczymy, co to będzie za bitwa. Zniszcz lotnisko i cele naziemne należące do przeciwnika. Dobra, pierwszy samolot, jaki by sobie wziąć. Pierwszy weźmiemy sobie Hawka, najsłabszego. Drugi tier. Na rozpoznanie, powiedzmy, polecimy. Hayabusa, Boomerang, Ki-10, P-Shooter, Buffalo. Który to jest Buffalo z trójką? Dobra. Oh shit. Tak patrzę, gdzie jest ten Buffalo. P-26, Buford, Boże, Buforty. Ktoś leci tym samym co ja, więc nie jestem... Tak, do tyłu, kurde, jestem pierwszy, tak teraz zauważyłem dopiero. Może pierwszy tu poleciałem. Dobra, oni niech sobie zaatakują. Martwi mnie to, że oni niebezpiecznie w moją stronę lecą. Lekki bunkier to nie artyleria. Poleciałbym w tą artylerię, prawdę mówiąc. Zabito pilota. To jest pech. To jest konkretny pech. Tym samym co ja. Dostałem jeden strzał. Okej. Dobra, to sobie poleciałem moim P-36A Hawkiem. No i trzeba wziąć lepszą wersję. Trzeciopoziomową, tak? Kurde, nie no, serio, ale takiego pecha mieć, naprawdę, no. Nie widziałem go trochę, jak z tej góry atakował. Ale że tak prosto w pilota dostałem, naprawdę. Okej, BB-1. Dobra, jest już trafienie. Powoli, seriami. Prawdę mówiąc tu... Okej, jest, ładnie, trafienie. Czy będzie kolejne trafienie? Liczymy najwięcej, liczymy na więcej, naprawdę. Dobra. Tu nie zamierzam aż tak ryzykować. Okej, może ktokolwiek by mi mógł tu pomóc. Ponieważ nie wiem, czy ja sobie tak z BB-1 poradzę.
Zaraz może mnie zestrzelić ten strzelec z tyłu. Dobra. Bo zaraz byśmy go tam przegonili. Musimy sobie nawrócić. Dobra, przeciążenie, uwaga. Trafienie krytyczne. Dobra, nice. Trochę dostał. Spada, czy rozbije się? Rozbił się, samolot zniszczony. Jest, dobrze. To było ładne. Nie wiem, mi się podobało. Czekamy, reload, 15 sekund. Zaraz uderzymy na H6K. Tak przynajmniej, taką mam nadzieję. Okej. Zrobimy tutaj manewr na prawą stronę i uderzamy za chwilę, za chwilę. Okej, kurde, to jest duże. Duży bombowiec jakiś. P36A. Nawrócił się. O fuck, dobra. Nawracamy, nawracamy, nawracamy. Ładnie. Okej, asysta. P36A. Może to ten, który mnie strącił. Tak popatrzę, dwóch strąconych. Tak, to pewnie ten. O nie, o ty ziomuś. Przynajmniej go trafić. Traf go na asystę. Nie ma asysty, ale jest trafienie. Okej. Też może być. Co jest z KM-em? Coś nie chciał się ładować. Okej. Dobra, jest trafienie. Dobry start. Okej. Samolot zniszczony, nice. Kolejny samolot zniszczony, już drugi, plus jedna asysta i jakieś tam trafienie. Nie jest źle. Samochody opancerzone, a lekki bunkier, nie, też wolę samochód opancerzony strzelać. Kurde, za szybko tutaj wbiłem się. O fuck, dobra. Dobra, 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 nawracać, bo ja sobie zniszczę. Źle zrobiłem, poleciałem za szybko na te działa. Teraz coś mnie nie dość, że ściga, to jeszcze te działa strzelają. Więc będę miał utrudnione zadanie. Dobra, spróbuję jeszcze zniszczyć cokolwiek, zanim się rozbije. Okej. Lewe skrzydło, jak widzicie, jest w tragicznym stanie, więc będę się próbował tutaj po prostu jeszcze... Będę próbował tutaj polatać, żeby jak najdłużej ich uwagę na sobie skupić. Chociaż, że mój samolot już się nadaje na rozbicie się. Okej. Jeszcze wykierowałem jakoś. Dobra. Do góry, do góry, do góry. Pociągnij jeszcze do góry. Nie. Kurde. Słabo. Ale nie, nie, bardzo fajnie, bardzo fajny chyba wynik zrobiliśmy. Tak, 824 punkty tym jednym samolotem. Więc dla mnie jest ok. Szczególnie, że to był trzeci tier. A gramy, przypominam, na piątki. Dobra, weźmy sobie najlepszy samolot. Teoretycznie. Z dostępnych tutaj przez nas. O, fajnie się obraca przynajmniej. To jest jak dla mnie ten już czuję, że jest bardziej połączeniem tego Hawka z Buffalo, który też się tak fajnie obracał, a był chyba naval fighterem. Okej. Dobra, no i lecimy. Telefon alarmowy. Okej, dobra nazwa. Ej. Nie mam jak wymyślić nazwy. Wymyślę sobie telefon alarmowy.
Buford. Nie wiem, co on tam szuka. Pewnie lata tak jak ja. Tutaj widzę dwójka jakaś myśliwce poleciały w naszą stronę. Trzeba się nimi zająć w takim razie. O, Iszak niestety już poleciał. Trafienie. Kurczę, co to w ogóle było? Coś słabego, sądzę. Okej. Wygrywamy, jest ogólnie bardzo fajny mecz. Trochę punktów zdobyliśmy, może jeszcze coś zdobędziemy. Nie wiem. Silnik nie psuł się w tej chwili. Nie waż się teraz zepsuć. Tutaj. Lecimy na czołówę? Nie, on leci w lewo. Czyli gdzieś tu. Dokładnie. Dobra. Trafienie. O, fuck. Asysta. Jest dobrze. Kolejne punkciki trafiają na nasze konto. Hurricane. Jesteś moim kolejnym celem. No chyba, że padniemy za chwilę. Jak nas ten Japończyk zaatakuje. A nikt nas nie pokryje na przykład. Hurricane, co on tak się rozpędził? Okej. Nawraca tutaj na moją stronę. Robi kolejne okrążenie. Trafienie krytyczne. Tutaj jest samochód opancerzony wroga. No i już go nie ma. Wybawca sił naziemnych. O, jeszcze zniszczyliśmy cel naziemny i ten samolot. I zakończymy ten mecz, bardzo fajny mecz, ogólnie dwoma samolotami, 1200 punktów, 1235 punktów. Trzy samoloty wroga zniszczone, cztery samochody opancerzone, tak, zniszczone, cele naziemne, o to mi chodziło dokładnie. Dostaliśmy tutaj, co to jest, nagroda, ostateczny cios, zadaje ostateczny cios. New modification for P-36C. Okej, talizman. Co? Talizman? Talizman, okej. Nie będę w to wnikał. Chociaż uzbrojenie, zobaczymy, co my tu możemy dodać sobie. To już wszystko mamy, to możemy na pewno zamontować. Talizman kup. Talizman sprawia, że samolot będzie w czasie lotu zdobywał plus 100% punktów doświadczenia. O! Nawet okej, tylko że to wiadomo, to jest za złote orły. Czyli za premium punkty, tak? Zobaczmy sobie badania japońskie, czy nie ma jakiegoś samolotu lepszego. Jest niby ten H6K4, ale to jest flying boat, medium bomber oraz torpedo bomber, a nie chcę latającą łódką latać. Naprawdę nie chcę. Hagiri. Hagioris. Fajnie nawet wygląda, jak na pierwszy poziom. Nie, dobra. 2, 2, 2, 3? Nie, jak to mówią, jak ja mam? Muszę sobie zobaczyć. Nie, no tak jak myślałem, dobra. No, lecimy. Thierry drugi, trzeci z Japończyków jest jedna osoba i to jestem ja, tą osobą, która gra teraz z Japończykami, drugi, trzeci Thierry. Podczas bitwy wciśnij F1, aby wyświetlić pomoc na temat sterowania. In this unusual, almost fantasy world location. Dobra. Który by sobie tutaj samolot wziąć jako pierwszy? Może A6M2N, który jest hydroplanem. Weźmiemy go. Może szybko padnę i zmienię sobie na inny. Naprawdę, no po co mi to? Nie mogli tego zmienić. Wziąć tych dolnych po prostu płatów do lądowania na wodzie. Dobra, enemy ground units musimy zniszczyć.
O, ja chcę tędy przelecieć, epicko to wygląda. Dobra, lecimy. Lecimy. Czemu mi się wydaje, że ja lecę jakoś tak strasznie pierwszy? No bo lecę. Okej. Artyleria, for sure. Haubice po lewej. Średnie czołgi, których raczej nie mam co ruszać. Gladiator. Też słabo. Dobra, ruszymy tutaj na dół. Niech będzie. O. No jak go nie trafiłem? Już powinienem kilka razy go trafić. Też Japoniec. Dobra, o, samolot zniszczony. Najsu. Dobra, trafienie jest. W razie czego. Ktoś atakuje hydroplan. Jak to możliwe? Kto jest taki zły i nas atakuje? Trafienie. O, fuck, prawie. No, asysta. Dobra. Nie zniszczą nas tak łatwo. Nie poddamy się lewactwu. Fuck. Nie. To akurat nie amerykański Buffalo mnie strącił. Jednak dobra, jeden samolot zniszczony, jeden stracony i jeden cel naziemny poszedł do piachu. Dobra, co by tutaj teraz wziąć? Czy chcemy bombowca, czy chcemy myśliwca? Myśliwca bierzemy, co tam będziemy się bawić. Bierzemy super myśliwca, Hayabusa, okej, Hayabusa. Hayabusa, tak jak nickname chyba ojca Neo, którego mogliście kojarzyć z złotej piątki z CS-a. Dim, 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 dim. Czterech przede mną. Jeden Blenheim, to na którego nawet nie będę się ruszał w tej chwili. Ktoś o nas tam lata, więc nie będzie aż tak, że tak. Naszych tam też kilku jest. W takim razie możemy zaatakować, chociaż są dwie artylerie jeszcze do zniszczenia. I myślę, że ja się posępię na artylerię. Dobra, a... No, umrzyjcie. Dobra. Fuck, 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 fuck. Nie. Nie, rozbiłem się na własne życzenie się rozbiłem, niestety. Mój pilot spanikował, tak. Nie mogłem się zdecydować do samego końca. Nie mógł się zdecydować, czy chce lecieć, czy chce się wznieść, przeżyć i polecieć, zrobić kolejne okrążenie i dopiero zniszczyć tą artylerię, czy chce zniszczyć w tym momencie i umrzeć. I w końcu ani nie zniszczył, to znaczy tak, nie zniszczył i umarł. A, wyszło z dwóch stron źle. Więc ruszamy do boju. Ruszamy bombowcem, a ja się pytam, jak ten koleś nie spada. Czy on jest przyczepiony? Czy zwykłe pasy dadzą radę? Czy koleś dalej może strzelać? Okej, na te inne pytania odpowiemy w kolejnym odcinku. W takim razie oglądajcie. Okej. Normalnie takie samoloty będziecie mieć, jeżeli nie będziecie klikać w reklamy. Dokładnie, takie o. Chyba, że ktoś takie lubi. Dobra, Hurricane Key 43, jadra, pecz, nie, serio. Czemu tego musi być aż tyle? Szukamy tu jakiegoś dla bombowców celownika bardziej. Miejmy nadzieję, że... O, fuck. Ale my nie mamy bomby, my nie jesteśmy bombowcem zwykłym. Dobra. O, oh, fuck, ilu ich tu jest, ilu przeciwników.
Tak, wszyscy, wszyscy przeciwko mnie. Jej. Do góry, do góry, do góry, okej. Jest spoko. O, zostałem krytycznie uszkodzony, dobrze wiedzieć. No strzelaj, mój głupi strzelcu. Czemu nie strzelasz? Przecież żyjesz, wiem, że żyjesz. O, samolot zniszczony, nice. Dobra. Jeszcze jakiś gówno chce mnie gonić. Macie. No strzelaj, 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 no proszę cię, strzelaj. Strzelaj. Strzelaj, jakbyś miał zaraz umrzeć. I tak, umrzesz. Oh fuck, uciekliśmy w ostatnim momencie. Tak, kolejny na nas tu chce wlecieć. No i niestety, no, wlecieli w nas. Za dużo ich tu było, chyba ze czterech nas goniło, co najmniej w tej chwili, i tak długo wytrzymaliśmy dosyć. No dokładnie, trzech i jeszcze ten, który się rozbił wraz ze mną. Czyli czterech, plus ten, którego zabiliśmy, czyli pięciu. No, pięciu na jednego, bardzo dużo szans miałem, duże szanse. Tak, dobra. Asysta przynajmniej jest, spoko, 750 punktów. Nie jest źle. I latamy sobie teraz z tym. I teraz pytanie, co to on ma za działko, czy co tu jest po prawej stronie, że tak się spytam. To wygląda jak drugie działko od spodu, widzicie? To takie. Tak, żeby było lepiej widać tutaj obok koła. Nie mam pojęcia, wyglądało jak działko, ale nie strzelamy z tamtej strony. Strzelamy o tu, z góry. Z wmontowanych widziałek. Jakim cudem ta artyleria jeszcze żyje, ja się pytam. Jakim prawem ona żyje? Czemu nikt jej nie zabił? Ja ją próbowałem już dawno zabić. Ktoś w ogóle do niej strzela, ale nie może jej zniszczyć. Więc my się wybierzemy i zniszczymy jej. Dobra, uciekamy. Uciekamy, zaraz nas będą gonić. No, już nas gonią. Wiedziałem, że tak będzie. Tak było, trudno się domyśleć, że będą nas zaraz gonić. Jednego mamy na plecach, gdzieś na ogonie, dokładnie. Dobra. I tak już po mnie. Spróbuję wziąć jeszcze kogoś, a nie zdążyłem niestety. No i tak, kamikadze Japończycy. To było do przewidzenia. Opuść misję, tak. No i dobra, w tym odcinku to było na tyle. Jeżeli odcinek się spodobał, nie zapomnijcie o łapce, komentarzu. Dzięki za oglądanie i na razie.